Tysiące śpiworów i termoforów trafi do najbardziej potrzebujących, w tym tych w województwie śląskim. To wszystko za sprawą Fundacji Wolne Miejsce, dla której wigilijna atmosfera trwa jeszcze długo po świętach. Tak naprawdę już na samą Wigilię mieliśmy dary, właśnie te termofory i śpiwory od pani Omeny Mensach i pana Rafała Brzoskich, którzy ufundowali, nie tylko nam pomogli przy samej Wigilii z posiłkami, ale także właśnie te prezenty dla osób bezdomnych, dla osób potrzebujących, dla też uciekinierów ze wschodu. Ogromna ilość, 10 tysięcy takich właśnie przedmiotów. Część z nich właśnie była wydawana na Wigilii, a część była szyta, zamawiana, dopiero teraz właśnie dojechała i w tym czasie zbieraliśmy zamówienia od wielu miejsc pomocowych, schronisk, noclegowni. W środę rozpoczęła się ich dystrybucja. I tak w samym województwie śląskim dotychczas ośrodki pomocowe zamówiły prawie 2000 śpiworów i termoforów. Pierwszy transport wyruszył m.in. do Sosnowieckiego Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych. Osoby bezdomne mają to do siebie, że się przemieszczają z miasta do miasta, z dzielnicy do dzielnicy, także podróżują po całej Polsce. Natomiast szacujemy, że jest około 100, trochę ponad 100 osób, które są dotknięte tym problemem bezdomności. Zdecydowanie więcej, bo ponad 600 bezdomnych notuje się w Katowicach. Liczba ta jest niezmienna od kilku lat. Pomoc niesiona tej grupie społeczeństwa powinna być przede wszystkim skierowana na ich konkretne potrzeby. To, co jest ważne, to, że organizacje działające w Katowicach działają jakby w różnych obszarach. Jedne koncentrują się na żywności, na jadłodajni, inne koncentrują się na pracy ulicznej. No, jakby mamy tutaj różnorodność oddziaływania w stosunku do osób wykluczonych i to jest właśnie pewien klucz do tego, aby w sposób mądry i przemyślany dedykować w tym wypadku te śpiwory. Śpiwory i termofory już wyruszyły w Polskę, ale jak zapewnia Fundacja Wolne Miejsce, to dopiero początek pomocy.